Witam gorąco na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek poniedziałkowy z Taxi Life. Tradycyjnie, jak co tydzień sprawdzałem, czy wyszedł jakiś patch, jakaś łatka z nadzieją na obsługę kierownicy. Niestety nie zauważyłem nic takowego w przypadku konsoli Xbox. To więc gramy dalej na standardowych ustawieniach. Dobra, bo zacząłem się bryka cofać. Odpalmy zatem światełka, jakieś radyjko, nie wiem co tu dzisiaj odpalić. Za radio. Mogłoby pamiętać ostatnią audycję, znaczy ostatni kanał, który wybieraliśmy. Niech będzie, że Fiesta Flamenka, co mi tam. Dajmy na trójeczkę, żeby nie było za głośno. Rozejrzyjmy się zatem za klientami. Ale obrodziło klientów normalnie. Może jak znajdziemy trochę czasu, to ten. Spróbujemy jakieś wezwanko. Tutaj ciekawie koleś stoi. Łatwy, krótki, a tutaj to powiem szczerze, że wolę tego wziąć, niż tutaj jakoś wykręcać. Chociaż ten też jest, to trzeba powykręcać. Nie kumam tego. A on to chyba... Nie, nadal tego nie kumam. Gdzie on stoi? Chyba w ulicy w takim wypadku. Teraz będę godzinę medytował. Do tego to bym... Aha, czyli on jakby po tej stronie stoi ulicy. Ja myślałem, że trzeba jakoś od tej strony wjechać. Długość średni. Dobra, bierzemy tego. I jedziemy. Z piskiem opon. Mam nadzieję, że... paliwa mamy. Raczej. Zrobimy pewnie tradycyjnie minimum dwa kursy. Oby mnie nie wjechał w tych przechodniów. I będzie git. Dużo do levelu mi nie brakuje. 1800 chyba. Ciężko te levele spadają teraz. Strasznie ustawili wysoko. Ale może to i dobrze. Przynajmniej za szybko nie skończę. Może doczekamy się tej obsługi kierownicy w tej grze. Zanim zdążę to skończyć. Kto wie, kto wie. Kto wie, ten wie. Proszę bardzo, flaga Barcelony. Chyba, że to jest jakoś Katalonia, Barcelona. Się nie znam. Oczywiście to jest jednokierunkowa, dlatego nie mogliśmy po kolesia podjechać. Ale spróbujmy jakoś tak zrobić. Kurde, przejechałem. Dobra, nieważne. Ciągła, nieciągła. Ale dałem ten. W tej grze po prostu jest tak, że ja nie potrafię tych zakrętów jakby, nie wiem jakby to powiedzieć, przewidzieć. Jakby ta automapa zdecydowanie jakby, nie wiem, za późno pokazuje. No tutaj się spodziewam, że będzie dopiero następny zakręt, a to jeszcze jest tutaj. Jakoś powinno to wcześniej pokazywać. Czy my mamy brykę obitą? Już nie pamiętam. Jak będzie jakiś klient wsiadał, to się wyluka. Dobra. Elegancko. Znaczy no. Aż trójeczka. Okej. Zapraszam. Całą dupę mam skasowaną. Hey there. Po ostatnim cofaniu. Aj, serio. Dobra, powiedzmy, że pojedziemy tak. Tutaj widzę, że mamy linię przerywaną. Może nie przewalę w nic.
Okej. Powiedzmy, że było na pół legalnie. Znaczy pół legalnie. Ale wolno hamuje. Chyba muszę sobie ten... Nie no, szkoda mi lepszych klocków hamulcowych kupować tam opony jakby innego rodzaju. Wolę wydać już na nowy samochód. Dobra. Nic nie... Chciałem powiedzieć, nic nie idzie. Nie jedzie, w sensie. Chodziło mi właśnie, że nic nie idzie. Nie nadchodzi przechodzień znikąd. Tutaj chyba 50 można spokojnie polecieć. Ej, serio? Tutaj? Normalnie bym przez ten przejechał. Ej, no nie róbcie sobie jaj, że... No dobra, ocenę dostanę niższą. A za jazdę... Akurat musiałem skręcić tam, gdzie jest samochód. Dobra, to się i tak wyklepie. Ale 2 km jechać naokoło, bo tutaj chciał przystanąć? Serio? Już nie mógł po tamtej stronie wysiąść i przejść na drugą stronę ulicy? Baba. Serio? Dobra, zobaczmy, jaką osadę dostaliśmy. A się boję spojrzeć. To się chyba Y-kiem patrzyło. Jazda pod prąd, małe kolizje. No niby się zgadza. Wiktor Klein. Dobra, chodźmy, panie Wiktor. Idziemy. 1,5 kilometra. Potem na serio muszę zjechać do garażu. Brykę wyklepać. Już tyle razy przydzwoniłem, że... Nie wiem. Jakby powinni pasażerowie po wyglądzie oceniać, czy chcą wsiąść w dane auto, czy nie. Jak w życiu. To przypuszczam, że w takim stanie, co mam brykę, to by nikt nie wsiadł. No chyba, żeby było bardzo tanio. A chyba nie jestem super tani. No ale cóż. Kurde. Najgorsze jest to, że pamiętam, że... Ej, pod koniec odcinka wyklepałem wszystko, a potem i tak przydzwoniłem od razu. Jest to taka, tak trochę szkoda jechać i ten, ale trzeba. Trzeba. Okej. Przez 2 pasy. Ej, a czemu nie mogę skręcić tutaj w lewo? Co się stanie? Jakbym skręcił tu w lewo. Czemu muszę tak naokoło? Oni skręcają jakoś. Wydaje mi się, że kolej skręcił. O, proszę bardzo. A czemu ja nie mogłem skręcić? A on tak bardziej jakby zawraca. Dobra, coś mi się ta mapa chyba... Dobra. Już myślałem, że się pogubiła ta gra. Biedna. Aha. A potem będę komentował, że konsole skręcają z prawego pasa przez 2 pasy w lewo. Czyli tak jak ja teraz. No, chociaż widzę ten ze środkowego skręcił. Dobra. Jedziemy. O, tam chyba było coś nieodkrytego. Nie, odkryte było. Dobra. 50 da się lecieć. Skorzystajmy z tego. I lecimy. Metrów, czerwone. Kurka wodna! Co za pałka. Ale jak stanął? No dzisiaj to normalnie ten. Pułapki na mnie robią. O ile tamten, co mu wjechałem, była moja wina, ale ten normalnie centralnie
nic przed nim nie stało, a ten, a on stał. I się dałem nabrać. Kurde, no. Znowu będzie obniżony ten napiwek. Bo przyrypałem. Zaraz mi w ogóle ten Bryka odmówi współpracy, jak tak będę się obijał. Hej. Hej, kiero. Ej. Ale ja myślałem, że już z pasażerem jadę. Na serio. A ja dopiero po niego pojechałem. Dopiero go zabrałem. No dobra. Niech i tak będzie. Ciekawe, czy on już wie, że jadąc po niego miałem wypadek i mi obniży tą ocenę. Ale strasznie ta gra hamuje. Nie wiem, albo się odzwyczaiłem, bo grałem w inne gry w tygodniu. I teraz jakoś to mi dziwnie wygląda, ale bardzo długi ten, długie hamowanie jest. Chciałbym, ty chcę skręcić, ja chcę tutaj skręcić, dogadajmy się. Serio, coś dziwnie te samochody jeżdżą dzisiaj. Jakoś tak zaczynam się bać, że przyhamuję, a ja nie wyhamuję. Jakby zaczęli mnie łapać na ten. Żeby im wjeżdżać. Tak jak oni na początku, jak gra wyszła, mi wjeżdżali, tak teraz ja im wjeżdżam. Kurde, no ale... Widzieliście, nic przed nim nie było. Myślałem, że ruszę jakoś w ostatnim momencie, czy coś. A on stał. Kurka wonna, no. Masakra. No ale co się dziwić, kierowca niedzielny jedzie. W końcu kierowcy Ubera też mają często wypadki. W ogóle ciekaw jestem, jak przejdzie taki, powiedzmy, migrant czy coś i jedzie na tych taksówkach, czy w ogóle tego prawo jazdy to jest coś warte. Pamiętam, kiedyś się mówiło, że łatwo można ten, znaczy to jeszcze przed wojną było, pojechać na Ukrainę i tam zdać tanio. Dawało się łapę i ten. Ale mi się wydaje, że kurde, no co jak co, ale prawo jazdy się powinno zdać, powiedzmy, że uczciwie, a nie jeździć gdzieś. Na przykład kumpel mówi, że w Łomży jest parę tych skrzyżowań, tylko że dużo osób tam też przyjeżdża zdawać egzaminy. A to chyba nie tędy droga. I co potem taki ktoś, kto zda w Łomży na, bo tam są jedno skrzyżowanie na krzyż, przejdzie do Warszawy i potem będzie sobie tu radził? Wątpię. Thanks. Have a nice day. Dobra. Jeszcze tysiak. Dobra, przyjmijmy. Koleś jest za nami. No dobra. Nic nie wymyślę. Muszę kółeczko zrobić. Ja już chciałem tu w prawo skręcić. A to dopiero tutaj. Ja no powiem, że dziwnie się skręca. Chyba za dużo w Forza grałem. No co za dużo? Nagrywałem niedawno odcinek z Forzy. Tam się inaczej arcade'owo się hamuje.
Znaczy, zależy, no. Ja mam tak ustawione. Dobra. Trzeba uważać. Kurde, muszę ten ręczny zaciągać, bo albo jak stoję, to jadę do przodu, albo do tyłu się staczam, nie? W sumie można się staczać do przodu? Czy toczyć się do przodu? Wydaje mi się, że staczamy się w dół, czyli do tyłu, a toczymy się do przodu, nie? Ale można się toczyć do tyłu też. Kurde, rozkminę. Ej, no jedźcie, no. Co jest? Będziemy teraz stać godzinę. No bo ja panu pokażę, jak się skręca. No ile można? Widocznie muszę mieć kolejny ten. Kolejną stłuczkę. Serio, na chodnik muszę wjechać. Super. Na pewno by tak pozwalali. Ale bryka, w jakim ona stanie jest. Ale widziałem chyba muchę z przodu. To może ten. Gdzie są te wycieraczki? Dobra. Muchy. Remove this awful bug from the window. A przecież usunąłem. Dobra. Teraz muszę jakoś wycofać. O, kolega ten. Tyłek ma skasowany. Tamten z przodu też. A mnie to jeszcze... Ej. Nie było. No. Jedź. Kolega, mam nadzieję, że mnie wpuści. W ogóle go w lusterku nie widzę. Super. No i jest zielone. Tamten przepuszcza. Kurde, no co za korki się zrobiły. Oba samochody skręcają w prawo. Cudownie. A tamten czekasz, się zielone skończy. Albo ludzie przejdą. Mega wyczes. Aj, serio. No ile te zielone dla na tym przejściu będzie trwało? Ty no, strasznie długo trwa te zielone. Co jest? I wszyscy skręcają w prawo i czekają, a się zielone... O, kończy się. Brawo. Super. Lustereczka fajnie wyglądają, nie powiem. Leciutkie wymuszenie. I w lewo się. I kolejne zielone, czerwone. Dobra. Na szczęście szybko się zmieniło. Lecimy. Ej, to był mój pas. Co za kolega. Ale strasznie tam te światło długo trwało. Jak na mój gust za długo. No i proszę bardzo. Kolega. Kaskader.
Widział, że się zielone kończy, ale i tak wszedł. Nieodpowiedzialny człowiek. A ty potem taki mówiłeś. Kurde, nie spojrzałem się w lusterko. Dobra. Widzę, że mu się stopy zapaliły. O, super. Skacze z pasa na pas normalnie. Jak prawdziwy kierowca Ubera. Kilometr 12, dobra. Mu się zapaszę w ten, w automapę i znowu wyrypię. To wypadałoby być na prawym pasie, no ale... Aj, damy radę chyba. No piękny ten... pomnik. I tu od razu w lewo. I tu prosto, proszę bardzo. Pięćdziesiąt chyba wystarczy. Znaczy, dozwolona prędkość. Kurde, ale koleś zaraz cierpliwość straci. No ja stałem bardzo długo na tych światłach, no co zrobię? Nic nie zrobię. Już połowę baku nie mam, czy tam połowę akumulatora, nie wiem jak to się mówi. Ale powiedzmy, że teraz nie wezmę pasażera, tylko zobaczę, czy gdzieś garażu nie ma w pobliżu. I pojedziemy troszeczkę się naprawić. I zobaczymy, jak długo będę jeździł bez stłuczki. Oby długo. Bo to jednak trochę kosztuje. A przypominam, że zbieram na najlepszą brykę w grze. Znaczy przypuszczam, że najlepsza to jest w DLC-ku, którego nie mam. Taki jest jakby starodawny, chciałbym powiedzieć średniowieczne auto. Takie z lat 30. 18 zł. Za 18 zł to w Turcji to mam fajne gry. Zresztą ostatnio pokupowałem parę nowych gier. Potrzebnych, niepotrzebnych, ale jak zobaczyłem, kurde, że po 3 zł za grę mi wychodzi, to nie mogłem się oprzeć. Tylko że się nie pamiętam tytułów, ale raczej takie porządne gry. Znaczy prawdopodobnie indory. Ale dobry indyk nie jest zły, pamiętajcie. Szczególnie jak ktoś jest jakby w moim wieku i pamięta, jak to oni teraz nazywają, pixel artowe gry. Wracają gry jakby właśnie z Commodore'ka i tak dalej. Znaczy w takiej oprawie graficznej. To się pixel art nazywa. Nie powiem, częściej mi się fajnie gra w takie gry niż w te dobra. Nie przyjmiemy. Chciałem zobaczyć, czy mamy garaż. Mamy tutaj, dobra. Ogólnie z takich gier AAAA to się przymierzam do 11 bodajże tego miesiąca jest ten promocja na rocznego pasa w tym w Ubisoftcie. Takiego, co działa i na PC-tach i na konsolach. W sensie na Xboxie, na PlayStation chyba, nie wiem czy działa. I ten go sobie chcę wykupić. No i już mieć, być przygotowany na te nowe Gwiezdne Wojny. Outlaws czy jakoś tak. O, proszę bardzo. Myślałem, że z prawej strony przewaliłem. A ja z lewej. No na te Gwiezdne Wojny, na Assassina z czarnoskórym samurajem. Będzie w abonamencie tym, co wykupię. Tam roczny abonament chyba wyjdzie mi jakieś 520 zł, czy jakoś tak.
Wydaje mi się, że się opyla. Już same te dwie gry, Gwiezdne Wojny i Assassin, sprawi, że mi się ten roczny abonament zwróci. No faktem, że gry nie będę miał na własność, tylko będę mógł rozegrać w abonamencie, ale akurat za specjalnie mi to nie przeszkadza. A dodatkowo będę mógł inne gry ponadrabiać też z Ubisoftu. Ogólnie chciałem ten zacząć serię z Assassina Mirage, tak żeby jakby się wdrożyć przed Assassinem tym Shadow, on się chyba nazywa. No, jedziesz? Czy czekasz na coś? Ponoć ten Mirage jest krótki. W ogóle miał być kolejnym jakby dużym dodatkiem do Valhalla, ale zdecydowali się jednak ten wydać oddzielnie. I oczywiście chciałbym go ograć, zobaczyć, może będzie pierwszy Assassin od lat, którego bym przeszedł. Chyba ostatniego takiego Assassina, którego przeszedłem, to była chyba Brotherhood, czy jakoś tak, czyli Ezio. Potem na... A nie, Origin przeszedłem. Origin fajny był, ale potem był ten, co się w Grecji działo. Odyseja, o. To już mi nie przypadł do gustu. Chciałbym się naprawić, tylko pełna naprawa. Umyć się możemy na stacji, naładować się też możemy na stacji. W sumie nie przylukałem, ile mnie naprawa kosztowała. Dobra, czy możemy jednak te hamulce kupić? Ile ona kosztuje? 1000? No ale aż o 2 punkty mi poprawiają siłę hamowania. Kurka wodna, człowieku. A ile kosztuje ten najlepszy? Z najlepszych? 24 tysiące. No chciałbym tego kupić. Dobra, chyba obejdzie się bez tych. Hamulców. Tutaj nam 700 punktów brakuje. Dobra, wychodzimy. Zobaczmy, czy jest gdzieś stacja. Daleko jest. Dobra, ten kolega, znaczy ten klient, trzeba by tak jechać. Ten chyba będzie w miarę okej. Okay. Czemu tak? Czemu nie można tędy pojechać po niego? No przecież to chore. Muszę całe miasto zwiedzić, żeby po niego pojechać. A ten jak? Dobra, no ten już jest lepszy. I długi kurs i 1100 niby zarobię jako podstawę. Dobra. To jedziemy. Aha, zapalę silnik. Zapalę światła. Odpalę radio. Znowu stację, przestaw. Wycisz. Kurde, na serio to. Rozumiem, że silnik wyłącza, ale ten radio już nie może przewrócić. Najchętniej to bym tu w prawo pojechał teraz. Pod prąd, ale dobra. Powiedzmy, że nie. Nie lubię takich ciasnych uliczek. Bardzo łatwo w coś przyrypać. Dobrym przykładem był ostatni ten zakręt, co w ten słupek przywaliłem, betonowy. No ale cóż, tak się jeździ. Znaczy ja tak jeszcze. Żeby tylko w przechodnia nie wjechać. Pali licho te słupki, latarnie i tak dalej. Najgorsi są przechodnie. To automatycznie nam resetuje wszystko. Plus mandat. Abym się wkurzył, bo ten teraz będzie kurs bardzo długi. Jak mi pod koniec trasy wyjdzie jakiś przechodzień i go potrącę, to chyba, nie wiem, skasuję tą grę.
kurka wodna. No serio? Prawie w nią wjechałem. Co za ludzie, no. Przecież widzi, że jadę. Znaczy wiadomo, no. Jak się widzi przechodnia zbliżającego się do pasów, to należy zwolnić i go wpuścić. Tak, wiem. Ale bez przesady. No tutaj są fajne pasy. Stoi samochód i nie widzisz, czy ktoś ci wyjdzie, czy nie. O, gościu w stroju Brusali czekał. Ci też czekają, ten w niebieskim. No idź. Człowieku. Cyfrowy, ale człowieku. Irytuje jak prawdziwe. Może to nie jest symulacja, nie jest symulacja taksówki, tylko symulacja, nie wiem, przechodniów. A zakładam, że gdzieś znowu wyszedł. Normalnie o włos. O włos ci przechodnie, o włos. Kurde, jak... No serio, jak będzie gdzieś tanio do kupienia ta gra na Steama, to ją kupię, zobaczę, jak to na PC-cie śmiga. A to musiałaby tak z dwie dychy kosztować. Może na Humble Choice kiedyś będzie, to się kupi. Te Humble Choice to jest jedna z fajniejszych rzeczy. Dosyć, że mają gierki bardzo tanio w tym wyborze. Tylko się nie ma wpływu, co tam dają w danym miesiącu. To jeszcze część kasy idzie na cele charytatywne, więc przyjemne, spożyteczne. No i trzecim takim efektem tego, że oni rzucają klucze tak naprawdę na rynek, to jest to, że te firmy, te Kingpin czy coś, wykupują te pakiety i potem te gry oddzielnie sprzedają za parę groszy, wiadomo. Lepsze tytuły są droższe, ale tańsze często są bardzo tanie. Coś właśnie kupiłem z takiego paka ostatnio. It can be a challenging job at times, but overall, I'm really happy with it. That sounds really nice. Miesiąc wcześniej za 13. Ale ogólnie w 2-3 miesiące pełną cenę zapłaciłem, bo były fajne gierki. Tam część już miałem na konsoli, na przykład Callisto Protocol, ale ten Humankind, coś w stylu cywilizacji. Tam ludzie na niego psioczą, ale mi się wydaje, że spoko. Tylko czy się leży i czeka na swój czas. Pani w czarnym dwa razy wchodziła na pasy i schodziła. Nie no, to jest najgorszy teren. Dosłownie się czuję jako niby tak jak ten czarny teraz po prawej. Podjadę. No dobra, no odszedł. To ta w niebieskim. Po prostu czekają, żeby ci wejść w momencie, gdy ty się zbliżasz do pasów. Takie odnoszę wrażenie. A jak zobaczą, że akurat przehamowałeś, to przejdą. Jak ty się zbliżysz, to nagle sobie wracają. Widocznie zapomniał, nie wiem, żelazkę w domu wyłączyć. Proszę bardzo. Pani Ruda. No i ta też musi wejść. No i się zatrzymała. No i pani też. O, pani w czerwonym stwierdziła, że chyba zapomniała żelazkę wyłączyć. Bo się wróciła. I właśnie to jest taka gra. Kurde, no serio, musimy takimi ciasnymi uliczkami jechać.
nie dałoby się jakoś inaczej. Znaczy wiadomo, no to jest cały urok w tej grze, żeby takim pędzić takimi uliczkami wąskimi. No ale akurat wolałbym nie. Też się nie spojrzałem, czy z lewej strony coś nie idzie. I oczywiście musiałem wjechać na krawężnik. No ale cóż, dobra, chyba wyjeżdżamy z tego za ciasnego czegoś. Uliczek. To zakładam. Przytarłem? Serio? Bo się iskry poszły. To chyba przytarłem. Nie przechodzimy, nie przechodzimy. Czyli już mam bok z przodu rozwalony. Super. Ile się najechałem? Z 2 km? Nie wiem, najbardziej się boję, że ci przechodnie na środku pasów, jak będę ich mijał, to się zawrócą. I tu są pasy? Serio? To elegancko. I prawdopodobnie to będzie nasz ostatni kurs dzisiaj. Oby się udał. To jest 36 minuta odcinka. O, założę się, że wejdzie. No, wiedziałem. Ja już się czuję. To jest jakby odmiana tego kolesia w żółto-czarnych dresach. Co go Bruce Lee nazywam. W jakimś filmie właśnie taki kombinezon miał Bruce Lee. W sumie zaraz wejściu smoka to miał chyba cały żółty. Ale był chyba taki film, co on jakby do wieży wchodził i jakby na każdym piętrze tam się z kimś naparzał. To chyba tam miał żółto-czarny kombinezon. Kurde. Koleś nakręcił chyba tak naprawdę jego takim dużym filmem w Stanach, to było Wejście Smoka. Ktoś tam zagrał w jakimś tam serialu telewizyjnym. Kato chyba, czy jakoś tak. Znaczy rolę taką miał. Chińczyka, który znał kung fu i był ochroniarzem. To tak jak ten taki stereotyp, że czarnoskóry jest złodziejem, Polak w Niemczech kradnie samochody, albo jest pijakiem. No, pijakiem to chyba... Nie no, my jesteśmy taki naród trochę rozpity, można by powiedzieć. Co nie uważam wcale za wadę. To tak samo ten... Chińczyków się uważa, że każdy Chińczyk musi znać karate czy tam coś. No tak jest, no. Karate. Dobra, jest zielone. Jest żółte. W sumie mogłem przejechać. Jak to tam u nas wygląda? Kurde, 4 siedzenia. Czyli 5 osób możemy zabrać. Nieźle. Kurde, zapomniałem, że ręczny zaciągnąłem. Brawo ja. Dobra. Ale strasznie dziwnie hamuje. Może jakbym te hamulce zmienił, to by było lepiej, ale
No, tysiaka, kurde. A z kolei te za 500 to też kupa kasy. Szczególnie jak zbieram na tego 24 tysiące, muszę mieć, tak? Tego co pamiętam. Będę miał limuzynę. No to w tym tempie to chyba dopiero za 2 odcinki. Albo nawet za 3. Zobaczymy, ile zarobię za ten kurs. Zobaczymy. Proszę bardzo. Pani idzie. Zasadniczo możemy podjechać. Bo tu mamy światła dopiero. Chętnie bym skręcił w lewo. O! W ogóle kolegi nie widziałem na tym pasie. Nie wiem, straszna lipa jest. Jakby tego czerwonego nie widziałem, dopiero widziałem następnego w lusterku. Masakra. Trzeba po prostu się tak patrzeć. No, dziwne. Trzeba się rozglądać przed zakrętem. Co tu się odwala? Ten w lewo, w prawo. W sumie ja też nie lepszy jestem. Ale rybkę złapałem. Rybka, rybeczka, rybunia. Kurde, jeszcze kilometr 300. Wpyta daleko. Ale... dobrze, że tego energii nam starczy. Tylko mam nadzieję oczywiście. Nie no, połowę akumulatorów mam. Powinno być gites. To chyba może 70, ale boję się, bo jak widać hamują ostro. Oho, a ja tu w prawo. Uwaga na... bo jest zielone. Nikogo nie widzę. Dobra, niecały kilometr. Ale pani wycelowała w zielonym. A jak wyszła za samochodu, myślałem, że nic nie ma. Chciałem powiedzieć właśnie, że można jechać, nikogo nie widać. A tak jak mówię, bardzo bym się denerwował, jakbym by mi ktoś na sam koniec na pasach wyszedł. By była lipa. Kurde, jak widzę teraz każde pasy, to wolę przyhamować. Nigdy nie wiadomo, co za samochodu wyjdzie. Albo za zakrętu, tak jak teraz samochód wyjechał. Jakbym szybciej jechał, to bym go pewnie przytegował. No ale widzę, że jeszcze długa cierpliwość jest, więc klient bardzo cierpliwy. Mam nadzieję, że da napiwek. I będzie, nie wiem, z 1400 dostane za ten kurs. Dodatkowo powinien jeden punkt wpaść. Bo level wleci, ale chyba jeden punkt nic mi nie da. Ja już chyba potrzebuję po dwa punkty mieć, żeby coś tam ulepszyć. Chyba. Dobra, i akurat to zaparkujemy. I będzie elegancko. Mam nadzieję, że... może weźmy, jak człowiek, zaparkujmy. W sensie ten... o, napęd na przednie koła, super. Okej. Dziękuję. Dobra, mamy level, następne 55 tysięcy, dobra.
kolizja, tak, bo światłami przewaliłem. Dobra. Ile dostaliśmy? 1260, czyli 114 eurasków na piwka. Na piwku. Kiedy wyobrażacie sobie 114 ten na piwku, a za kurs 1100 euro. 1100 euro za taki kurs. Grubo. Dobra, zobaczmy. Do stacji będziemy jechać w następnym odcinku. A my sobie zobaczymy, czy możemy jakiś punkt gdzieś przyznać. Dobra, lawetę możemy przyznać. Przestrzeganie prawa koszt 2, koszt 1. Czyli można by sobie to w sumie ten wybrać. Potem już na serio będą po 2 punkty. Dobra, dajmy sobie lawetę, może się przyda. A teraz już trzeba po 2 punkty zdobyć, czyli jeszcze brakuje nam 4-8 punktów. Jeden punkt na level, to co tutaj jest 29 tych poziomów i koniec. Ciekawe. Dobra, dzięki zatem za obejrzenie tego odcinka. Na kolejne siłą rzeczy zapraszam. Następny poniedziałek o 14. Mam nadzieję, że się wyrobię i będzie wszystko ok. Aczkolwiek w przyszłym tygodniu zaczyna mi się urlop, więc nie, no ale to filmy jakby w tygodniu na 14 powinny być. Gorzej będzie jakby z filmami, z odcinkami po południu. No w końcu trzeba będzie się trochę pourlopować. Znaczy, pourlopować. Urlop będę miał tak zwane aktywne, czyli malowanie pokoi. Jak chyba większość Polaków. No nic, ale to będzie w przyszłym tygodniu. Na pewno w niedzielę po południu się rozpiszę na ten temat w rozkładzie jazdy na kolejny tydzień. Razę tam polecam zaglądać, nie razę, bo zabrzmiało to dosyć dziwnie. No i dzięki w każdym razie jeszcze raz za obejrzenie tego odcinka. No i zapraszam na pewno o 14 w poniedziałek. Hej!